Pan prezydent ogląda dzisiaj TVP, czy obecna telewizja polska w większym lub innym stopniu wypełnia tak zwaną misję publiczną niż za kadencji poprzedników? No muszę się przyznać, że oglądam telewizję w stopniu minimalnym. Co dzisiaj oczywiście nie znaczy, że nie mam dostępu do informacji, tak i że nie mam informacji bieżącej. No mam ją, tylko tak jak chyba dzisiaj większość. Ludzi, po prostu tą informację czerpię z internetu, z różnych źródeł dostępnych na co dzień w internecie. Ja również otrzymuję informację bieżącą tutaj w ramach służb, w naszej, tutaj w, w, w naszej kancelarii, od moich współpracowników. Nie narzekam na brak informacji czy na opóźnienie w dostępie do, do informacji. Jestem człowiekiem zajętym, nie, nie oglądam telewizji, a no, bardzo niewiele. A Co pan sądzi o raporcie Jacka Kurskiego? Miała z niego wynikać taka teza, że gdyby on pozostał na stanowisku prezesa TVP, PiS nie przegrałoby ostatnich wyborów parlamentarnych. Panie redaktorze, no. jak wiadomo, nie byłem wielkim fanem. Przede wszystkim informacyjnej strony telewizji polskiej w czasach, kiedy prezesem był, 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 był pan Jacek Kurski. To nie jest żadna tajemnica, wszyscy o tym wiedzą. Nie podobało mi się wówczas to, w jaki sposób relacjonuje bieżące wydarzenia, chociażby TVP Info. Miałem zastrzeżenia co do tego, uważałem, że można to robić inaczej. I że powinno się to robić inaczej. Chciałbym, żebyśmy mieli taką telewizję, chociaż oczywiście też się na nią narzeka, tak, że, że, je, że nie jest do końca obiektywna, ale chciałbym, żebyśmy mieli taką telewizję na takim poziomie publicznym jak, jak BBC. Taką, która rzeczywiście będzie rzetelnie przekazywała informacje. Dzisiaj jest odbicie kompletnie w drugą stronę. Dzisiaj jest zawłaszczenie tej telewizji przez obecnie rządzących. Oczywiście ktoś powie tak, no dobrze, ale. Panie prezydencie, pan wie doskonale, że telewizja zawsze była łupem rządzących. To prawda. To prawda. Może to się podoba komuś to stwierdzenie, może się nie podoba, ale taka jest prawda. Ja jestem tego dobrym przykładem, bo nie kto inny, tylko ja. Miałem dosyć słynny swego czasu, przynajmniej, wywiad w telewizji polskiej w czasach, kiedy. Startowałem po raz pierwszy w wyborach prezydenckich w 2015 roku, kiedy telewizja była w całości zawłaszczona przez ówczesny obóz rządzący, wobec którego ja byłem wtedy w opozycji. Potem nastąpiła zmiana i ta wajcha odchyliła się zupełnie w drugą stronę. Byłoby dobrze, gdybyśmy znaleźli na to lekarstwo, i gdyby telewizja publiczna rzeczywiście była publiczna. W tym znaczeniu, że jeżeli przekazuje informacje, to przekazuje je w sposób obiektywny. Choć z drugiej strony, no można twierdzić tak: z góry wiadomo, że, jest te, że telewizja publiczna jest telewizją rządową. I koniec i zawsze tak jest. Tak? I każdy, kto ją ogląda, niech się nastawi na to, że to jest tuba aktualnie rządzących. No można przyjąć takie założenie. Ale ja osobiście byłbym otwarty na dyskusję o obiektywnym, rzetelnym, prawdziwym przekazywaniu informacji, niekoniecznie z komentarzem.